witam was bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Patryk Niedźwiecki, jestem współwłaścicielem serwisu napolskichdrogach.pl. Celem naszej inicjatywy jest wdrażanie bezpieczeństwa na polskich drogach. Jeżeli będziemy udostępniać, będziemy lajkować, będziemy komentować, z pewnością grono osób, które będą przeglądać nasze posty, nasze udostępnienia, nasze treści, poradniki, wypadki, zdjęcia. Te osoby będą uświadomione, jakie mogą być następstwa czynów, których się podejmują. Mianowicie, chodzi o prędkość, chodzi o brawurową jazdę. Jeżeli brawurowa jazda doprowadza do wypadku, to niestety są następstwa, że nie tylko osoba kierująca tym pojazdem, co jest oczywiste, jest zagrożona, również są zagrożone inne osoby. I celem naszej strony jest to, aby na Facebooku wyświetlane były posty, w których będą chociaż w 2% postów, które osoba przegląda codziennie, kilka razy dziennie, mogła napotykać się na posty z naszej strony. I jeżeli te posty będą dosyć drastyczne, będą dosyć przekonujące, że tutaj z takiego powodu, tutaj z innego powodu powstał wypadek, czyli z powodu nadmiernej prędkości, bądź też brawurowej jazdy, wchodzenia w zakręty zbyt ostro. Powiem tak, jeżeli będziemy udostępniać, lajkować, komentować wszelkie treści związane z naszą stroną, ludzie zaczną ją lubić, bo to nie da się nie lubić czegoś, co jest dobrą inicjatywą wobec społeczeństwa. Jestem osobą prywatną, jak i również mój brat i inne osoby, które zarządzają tą stroną, które dbają o to, żeby te treści znajdowały się sporadycznie i były bardzo rozwinięte i bardzo profesjonalnie napisane i wyszczególnione wszelkie niebezpieczeństwa. I jeżeli będziemy rozwijać ten serwis nadal do tego stopnia, aby dotrzeć do grupy odbiorców 10 tysięcy, 100 tysięcy, miliona, a nawet większej grupy, to te osoby, które będą te nasze posty przeglądać, po prostu będą uświadomione, jakie są następstwa nadmiernej szybkości, złego stylu jazdy. I dzięki temu możemy nawet uratować komuś życie tak naprawdę, bo nam chodzi tylko o to, aby finansować serwis, żeby go utrzymywać, żeby go rozwijać, bo tak naprawdę z własnych pieniędzy ja już zainwestowałem 1000 zł na promocję postów, które są wyświetlane, dzięki którym nawet ty prawdopodobnie oglądasz ten film. I chodzi o to, żeby rozwijać tą stronę w szybkim tempie, żeby jak najszybciej dotrzeć do tej ogromnej rzeszy ludzi, ogromnej grupy, wspomóc trochę to, bo sama strona niepromowana w żaden sposób nie będzie się sama z siebie tak mocno rozwijać. To musi być taki jakby power związany. Facebook daje nam takie możliwości, że jeżeli przypuśćmy wpłacę 60 zł, to te posty zostają bardziej upubliczniane. Nie wiem, czy się spotykacie z czymś takim, na przykład jest jakiś post na Facebooku i on jest sponsorowany. I tak samo treści, które są wyświetlane na naszej stronie, też są w ten sposób widoczne w różnych regionach Polski. Aczkolwiek koszt, który trzeba ponieść, jest przeogromny. I jeżeli chcemy, żeby to do tej grupy dotrzeć coraz większej, jeżeli wy chcecie, bo my chcemy, jeżeli wy chcecie, to proszę wpłacać jakiekolwiek kwoty. Te kwoty będą wsumowane w całość i wykorzystywane tylko do celów rozwijania strony. Będziemy przedstawiać wam wszelkie rachunki w screenach, w jakikolwiek inny sposób, czy jakieś wyciągi z Facebooka, które są przelewy dokonywane, abyście wiedzieli, że te pieniądze nie idą na marne, że te pieniądze idą na promocję czegoś, dla jakiejś idei, która pomaga społeczeństwu w bezpieczeństwie. Zapraszam do wpłat, zapraszam do pomocy, do inicjatywy wspierania bezpieczeństwa na polskich drogach. Pozdrawiam, Patryk Niedźwiecki. Thank you.